Jesteśmy zespołem pasjonatów i profesjonalistów, który ma jeden cel: realizować najlepsze możliwe gry symulacyjne z segmentu premium indie. Od ponad przeszło 6 lat realizujemy i projekty, i technologie dla liczących się spółek gamingowych z Polski i z zagranicy. Naszą misją jest tworzenie wirtualnych przestrzeni, aby gracze mogli realizować swoje pasje w dowolnym czasie i miejscu. W ciągu ostatnich miesięcy nasza spółka przeszła wiele zmian, których efektem jest nowa strategia spółki, nowa wizja, nowa misja, w której spółka ma się realizować. Dodatkowo zmiany obejmują także wprowadzenie nowego wiceprezesa, zmiany w Radzie Nadzorczej oraz objęcie pracowników kluczowych studia programem motywacyjnym. Praktycznie od początku istnienia spółki nasz zespół się nie zmienił. Mamy doświadczonych profesjonalistów na pokładzie, z którymi zrealizowaliśmy już wiele projektów i technologii. Najwięksi partnerzy, z którymi współpracowaliśmy, to liczące się spółki z Polski i ze świata, głównie dlatego, że byliśmy dostawcami takiej technologii jak Ultimate Water System. Ultimate Water System jest technologią symulacji wody, pozwalającą na bardzo realistyczne odwzorowanie efektów zachowania zbiorników wodnych w silniku Unity. Ultimate Water System można podziwiać w takich tytułach jak The Raft, U-Boat, Ultimate Fishing i wielu innych produkcjach wysokiej jakości, które zostały zrealizowane na silniku Unity. W ciągu ostatnich miesięcy założyciele studia zdecydowali się na przeznaczenie pakietów akcji z własnego majątku w celu przeznaczenia ich na rzecz tego korowego zespołu i także zachowaliśmy pulę akcji, która jest przygotowana do przeznaczenia na przyszłe talenty, które mamy zamiar rekrutować do studia. W ciągu ostatnich miesięcy zarząd podjął szereg działań mających na celu zabezpieczenie produkcji Model Buildera, zarówno pod kątem bezpieczeństwa jego sukcesu komercyjnego poprzez wykonanie analiz, ale również poprzez sprzedaż akcji przez założycieli studia w celu zabezpieczenia płynności finansowej firmy, a także w ramach przeznaczenia części akcji w ramach programu motywacyjnego. W tym roku udało nam się kolejny raz wygrać w konkursie technologicznym Gaming. Wystartowaliśmy z technologią High Definition Water System. Chcemy zrealizować system symulacji wody, bazując na doświadczeniach, które zdobyliśmy w realizacji poprzedniego projektu symulacji wody, czyli Ultimate Water System. Nasza woda będzie wspierać nowości z silnika Unity, takie jak HDRP, oraz wprowadzamy nowe, niespotykane wcześniej funkcjonalności, czyli na przykład symulację fal załamujących się. Spółka wdrożyła i aktywnie prowadzi podejście Marketing Driven Development, to znaczy, że wszystkie nasze projekty są weryfikowane już na etapie ideowym, następnie następuje ich weryfikacja poprzez odsłonę karty Steam. Jeśli zbierzemy pozytywny feedback od graczy, wtedy dochodzimy do właściwej produkcji i razem ze społecznością aż do końca produkcji opracowujemy grę. Zaszły także zmiany w obrębie struktur spółki. Mamy nowego wiceprezesa Macieja Kowalówkę oraz nasza rada nadzorcza została zasilona w nowych ekspertów: Kubę Wójcika, Jacka Głowackiego, Tomka Muchalskiego i Mateusza Grabowskiego, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wspomagają spółkę w realizacji zakładanych celów. Jeżeli chodzi o projekt Model Buildera, to głównie skupiliśmy się na tym, że istnieje praktycznie tylko i wyłącznie jedna gra, która w ogóle porusza ten temat, a jest to coś, czym interesuje się praktycznie każdy z naszego zespołu. Więc tyczy się to zarówno mnie osobiście, jako osoby, która maluje figurki do gier planszowych, jak i naszych grafików, którzy modelarstwem zajmują się w zasadzie profesjonalnie, zarówno w cyfrowej wersji, jak i część z nich robi to hobbystycznie. Jeżeli chodzi o Doctrinera, to tutaj nie da się ukryć, że główną taką motywacją, taką główną inspiracją było to, że Michał ma już od dłuższego czasu swojego psa Milo, który pożera ogromną część jego energii, czasu, jest to źródło jego pasji i inspiracji. Więc tutaj to były takie nasze powody, dla których w ogóle rozważaliśmy te projekty. Jak już mieliśmy pomysł sam na grę, to oczywiście sprawdzaliśmy, jak to się ma do obecnego rynku, więc w przypadku Doctrinera okazało się, że ku naszemu zdziwieniu praktycznie nie ma w tym momencie projektów gier, które poruszają temat wychowania psa. Jedyne, co w zasadzie znaleźliśmy, co było jakkolwiek bardziej popularne, co było faktycznie sensownie zrobione, to były Nintendoxy, które mają już przeszło 10 lat. W związku z czym jednak większość osób raczej nie sięga po projekty, które też gra się na bardzo starych konsolach w tym momencie. W związku z czym jest to nisza, która jest praktycznie bezkonkurencyjna. Projekty, których się porównujemy,
to głównie Nintendox, które sprzedało się w wielu milionach kopii jako cała franczyza, oraz Simsy, które najbardziej popularne dodatki i takie, które najlepiej się sprzedają, to właśnie dodatki o psach, o kotach, generalnie o zwierzakach. Coś, co ludzie najbardziej lubią. W Model Builderze jesteśmy na etapie wczesnej produkcji. Przeszliśmy już etap sprawdzania, czy technologicznie będziemy w stanie osiągnąć jakość, jakiej się spodziewamy. Więc teraz realizujemy główne funkcjonalności rozgrywki, pracujemy nad metagrą, kampanią, generalnie nad wszystkimi rzeczami, które sprawią, że nie będzie to tylko i wyłącznie bardzo dobry symulator, ale też bardzo fajne doświadczenie i ciekawa gra. W ramach Steam Game Festival wypuściliśmy demo Model Buildera, żeby sprawdzić, w jaki sposób gracze odbiorą to, co już stworzyliśmy. I pomimo tego, że była to ciągle dosyć wczesna wersja, to demo zyskało niesamowitą popularność i odzew, jaki mieliśmy od graczy, był praktycznie tylko i wyłącznie pozytywny. Osoby, które wypowiadały się na ten temat, odnosiły się dokładnie do rzeczy, które założyliśmy sobie jako target. Czyli mówiły o tym, w jaki sposób przypomina im to ich hobby z dzieciństwa, mówiły o tym, jak mogą dzięki temu realizować coś, co jest dla nich hobby, które po prostu jest niemożliwe już do spełniania, bo na przykład nie stać ich na modele, nie mają miejsca w domu. Wszyscy wspominali to, że jest to dla nich długo wyczekiwany projekt. Podczas szukania tytułów, które odnoszą się również do niszy tworzenia modeli, znaleźliśmy bardzo niewiele takich bezpośrednich przełożeń. To, co jest najbardziej sprzedażowo porównywalne, są to tak naprawdę tylko i wyłącznie moduły z gier, które tyczą się figurek, jak chociażby gry w klimacie Warhammer 40 000, które umożliwiają malowanie swoich armii, bądź nasz najbardziej bezpośredni taki porównywalny projekt, czyli Monzo, który jest aplikacją mobilną i no nie da się ukryć, że jednak jakościowo i pod kątem samego kontentu nie będzie w stanie konkurować z tym, co my będziemy prezentować, dlatego że jest to jednak okrojona bardzo aplikacja mobilna. To, co my staramy się zrobić, jest już w tym momencie docenione. Trafiliśmy w top 10 najbardziej wyczekiwanych symulatorów tworzonych przez polskie studia. Gram.pl, kiedy zobaczyło chociażby zwiastun naszego projektu, od razu zainteresowało się tym, że gra ma bardzo duży potencjał sprzedażowy. Premierę Model Buildera planujemy na 4 kwartał 2020 roku. Po wypuszczeniu głównej gry planujemy szereg dodatków, które będą wprowadzały kolejne modele, kolejne narzędzia, kolejne farby, generalnie zwiększały zawartość rozgrywki i przedstawiały graczom kolejne możliwości. Doc Trainer po wypuszczeniu swojego zwiastuna w ciągu niecałych 48 godzin wylądował na top global wishlist Steama. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się produkcji polskich studiów i jeden z najszybciej rosnących symulatorów z 2020 roku. Doc Trainer odpowiada na potrzeby emocjonalne. Dzięki temu, że jest to symulator, który traktuje o posiadaniu zwierzaka, jesteśmy w stanie zaprezentować graczowi możliwość obcowania z psem, którego mógł wcześniej mieć, bądź nigdy nie miał, a bardzo chciałby. I dzięki temu, że będzie mógł zagrać naszą grę, będzie w stanie zobaczyć, z czym się to wiąże, jakie będzie miał obowiązki, czy też jakie trudności mogą przed nim stanąć. Doc Trainer posiada również edukacyjny aspekt. Ponieważ w produkcji bazujemy wszystko na prawdziwych rasach i prawdziwych zachowaniach psów, gracze będą mogli na podstawie doświadczeń, które wyciągną z gry, przenieść je do świata rzeczywistego i w odpowiedni sposób traktować swojego żywego pupila. Aktualnie tworzone projekty tworzymy w pierwszej kolejności z myślą o Steamie, jako że jest to główna platforma, na której możemy najlepiej badać możliwości marketingowe, ale każdy z nich również jest brany pod uwagę jako późniejszy port na konsole, zarówno nowe konsole Xbox czy PlayStation, jak i Nintendo Switch. Moim głównym zadaniem jest stworzenie solidnego ładu korporacyjnego w spółce, zapewnienie stabilnych warunków pracy dla zespołu, no i przede wszystkim dla inwestorów takiej komplementarnej wiedzy na temat działań spółki. Dobrze przemyślany podział obowiązków w spółce przede wszystkim odciąża ten core kreatywny od jakichkolwiek kwestii formalnych związanych z prowadzeniem spółki, czyniąc ich pracę znacznie bardziej efektywną. Co więcej, uwypuklają się kompetencje i odpowiedzialność zarządu. Co za tym idzie, spółka staje się znacznie bardziej transparentna. Konsekwencją powyższego jest widoczna i przemyślana misja, wizja i strategia spółki. No, mam przyjemność współpracy z nową, wzbogacaną radą nadzorczą spółki. Ludzie, z którymi mam przyjemność współpracować, wnoszą bardzo dużo wiedzy, doświadczenia
i przede wszystkim swój network, który w tym przypadku jest olbrzymi. Rok 2020 dla Moonlita jest olbrzymim wyzwaniem. Wprowadziliśmy do tej pory przez ostatnie półrocze szereg zmian. Najbardziej widoczną zmianą jest zmiana planu wydawniczego. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wprowadziliśmy nowe standardy budżetowania, strukturowania kosztów, zmieniliśmy autoryzowanego doradcę, wprowadziliśmy nowe biuro księgowe, zmieniliśmy politykę rachunkowości. Jak wspomniałem przed chwilą, to jest tylko pierwszych 6 miesięcy. W kolejnych 6 miesiącach pokażemy, na co nas naprawdę stać. Moją ideą jest budowanie trwałej, wysokiej wartości spółki i aspirowanie do najlepszych. Coraz lepsze wyniki naszej pracy będą widoczne z kwartału na kwartał.